Witam Was, kochani, w nowym odcinku. Tym razem chciałabym powiedzieć nieco o motywacji. O tym, jak odnaleźć motywację i jak podtrzymywać ją na wysokim poziomie. Składa się dobrze, ponieważ dzisiaj mam taki dzień, kiedy jestem właśnie bardzo zmotywowana. Wracam do zdrowego odżywiania, do treningów i chcę Wam to pokazać dzisiaj i jutro, co będę robić i w międzyczasie powiem Wam o moich sposobach, o tym, co mnie bardzo motywuje do zdrowego odżywiania. Zaczynamy od zrobienia śniadania. Zapraszam! Jak wstałam dzisiaj rano, to poszłam robić trening, a do piekarnika wstawiłam dynię. I teraz ona się już upiekła. Zaraz Wam pokażę. Nie miałam zamiaru teraz o tym mówić, ale jedzenie tak pyszne i zdrowe jak to jest chyba najlepszym motywatorem. Poezja. Smakuje trochę jak niebo. Dobrze, jestem już po śniadaniu z kawą i teraz przejdziemy już do konkretów. Pierwsza, najważniejsza sprawa, od której chciałabym w ogóle zacząć temat motywacji, jest taka, że jeżeli, tak jak ja, już od dłuższego czasu jesteście wkręceni w zdrowy styl życia, w zdrowe odżywianie, w sport, to zawsze przychodzi taki moment, kiedy potrzebujemy odpuścić, potrzebujemy odpocząć i uważam, że to jest bardzo dobre, żeby czasami po prostu zrobić sobie takie wakacje. Nie musimy od razu jechać na wakacje, ale po prostu odpuścić sobie w głowie, że nie musi być wszystko na 100%, nie wszystko musi być idealnie. W ten sposób zatęsknimy za zdrowym odżywianiem. Ja na przykład, jeżeli jeżdżę na wakacje, a zdarza mi się to często, na przykład na tydzień czy na 2 tygodnie, nie mam swojej kuchni, nie robię swoich posiłków, i też nie szukam na siłę możliwości, by zrobić swój trening. Na wakacjach właściwie nigdy nie robię żadnego treningu takiego typowego, który mam wpisany w swoją rutynę treningową na co dzień, ale staram się być aktywna, robię to, na co mam ochotę. Jeżeli mam ochotę pobiegać, to pobiegam, ale zazwyczaj w ogóle nie ćwiczę na wakacjach, więc od tego w ogóle wyjdę. Jeżeli już jesteście wkręceni w zdrowe odżywianie, to zróbcie sobie czasami taki moment, by zatęsknić za tym. Ja mam tak, że bardzo szybko potrafię zatęsknić, bo nawet jeżeli przez jeden dzień nie gotowałam, nie przygotowywałam dla siebie posiłków, nie trenowałam, to już na następny dzień moja motywacja jest większa do tego, by zrobić trening, jest on mocniejszy. Mam fajne pomysły w kuchni, to też mi daje bardzo dużo inspiracji. Właśnie takie wyjście poza tą swoją rutynę. Patrzę na inne osoby, patrzę na różne rzeczy, gdzie przebywam i z tego czerpię motywację. Takim głupim przykładem może być to, że wyszłam do kawiarni i zobaczyłam jakieś fajne ciastka i później na wzór tych chcę upiec swoją wersję zdrową. To samo jest z mediami społecznościowymi, z których możecie korzystać, żeby szukać inspiracji na coraz to nowe przepisy albo sport. I właśnie ostatnio, słuchajcie, odkryłam topinambur, ponieważ byłam w innym sklepie i zainteresowało mnie, co to jest. Gdzieś też wcześniej czytałam o topinamburze i postanowiłam, to jest ten moment, kiedy chcę się w ten temat wdrążyć. Na jutro jestem umówiona z moją przyjaciółką Adą, z którą chcę zrobić frytki z tego topinamburu. Mam to klasyczne frytki, nie z piekarnika, tylko takie smażone. Więc jedziemy teraz do sklepu. Naprawdę w różnych sklepach asortyment jest różny. I jeżeli zawsze chodzimy do tego samego sklepu,
nic dziwnego, że nasze posiłki mogą nam się znudzić, ponieważ mamy zawsze te same produkty. Dlatego bardzo Was zachęcam ogólnie, by podtrzymywać motywację, być różnorodnym. Naprawdę możliwości są nieograniczone. Więc teraz jedziemy razem do sklepu po topinambur, a później jadę na trening. I mój trening też będzie bardzo wyjątkowy, to będzie niespodzianka, pokażę Wam później. Słuchajcie, jak na złość, tak jak zawsze był, to dzisiaj nie było topinamburu. Ale spokojnie, mam jeszcze resztkę w domu, więc użyjemy tą i wzięłam biomarchewki w zamian. I kupiłam sobie też kwiaty, bo wyglądały tak pięknie. Ja mam ostatnio jakąś taką manię kupowania kwiatów i sprawia mi to mega przyjemność. Taka szybka dygresja. Słuchajcie, nie konkretnie o tym sklepie, ale tak ogólnie, za którym razem nie idę do sklepu, widzę jakieś nowe rzeczy, w którym bym nie była, wszystko idzie naprzód i widzę teraz niesamowite rzeczy z tak genialnym składem, naprawdę zdrowe, już gotowe dania, nawet takie rzeczy jak pierogi, naleśniki, ryba po grecku o dobrym składzie, niesamowite, jakieś przeróżne pasty, wegetariańskie, wegańskie, nawet widziałam wegański sos do makaronu, już gotowy, o spoko składzie. Gdyby chyba nie fakt, że po prostu uwielbiam gotować, to gdybym nie miała czasu, wydaje mi się, że już po prostu bym przestała w ogóle, tylko bym odgrzewała takie zdrowe kupne rzeczy, bo naprawdę są genialne. No i te zupy wszystkie, które można kupić. To jest w jakimś sensie motywujące, że świat idzie tak do przodu i możemy z tego czerpać pomysły na nowe dania w naszej kuchni. Dobra, jadę teraz spakować się na trening i myślę, że będziecie bardzo zaskoczeni. To jest właśnie to, czym chciałam Was zaskoczyć. Jadę dzisiaj na trening boksu. To już będzie chyba mój trzeci trening z tej serii. I jest to dla mnie coś zupełnie nowego, bo ja na co dzień ćwiczę jogę, pilates, raczej takie zajęcia fitness. A teraz od niedawna zaczęłam też chodzić na boks. I jest to dla mnie taka radość. Cieszę się na każdy trening, że zrobię coś innego, poznam coś. Nie sądziłam, że boks może być dla mnie, a jednak fajnie jest zrobić coś innego, nauczyć się czegoś innego. Taka odmiana mega dobrze na mnie wpływa, bo mam większą motywację, żeby się ruszać i coś zrobić ze sobą fajnego. W tamtym roku byłam też na zajęciach akrojogi. Spotkałam bardzo wiele nowych, fajnych osób, które są świetną motywacją, ponieważ ćwiczę z ludźmi i bawimy się tak dobrze, że właściwie w ogóle nie czuję, żeby to był trening, tylko po prostu jest to dobra zabawa i robię coś fajnego ze swoim ciałem. Byłam też w tamtym roku na kursie szpagatowym, co też pokazało mi nowe ćwiczenia, nowe możliwości. I właściwie za każdym razem, jak robię coś innego, to zyskuję taką świeżość, energię do działania, więc idę szybko zrobić obiad i lecę teraz na trening boksu. I Was też mega zachęcam do tego, żeby właśnie urozmaicać sobie ten trening, żeby robić coś innego. To nie musi być tak wymyślne jak ten boks na przykład, ale możecie zamiast robić treningu w domu pójść na basen, albo tym razem pójść na rower, na łyżwy, na rolki. Wszystko się ceni, wszystko naprawdę daje nam taki powiew świeżości. No dobrze, to teraz pokażę Wam, co tam będzie się działo. Jesteśmy już na siłowni, idziemy na trening. Nie wiem, czy mogę dawać Wam taką radę, bo to trochę dziwne, ale jak możecie znaleźć sobie przyjaciół, którzy są na przykład trenerami boksu, to czemu nie? To jest mega fajne. Możecie razem ćwiczyć.
Dzisiaj idę do Ady zrobić te frytki z topinamburu, o których Wam mówiłam wczoraj, i na damskie ploteczki oczywiście. Zobaczę się też z Ipsem, którego nie widziałam strasznie długo. Wczoraj, jak byłam na siłowni, to próbowałam Wam trochę powiedzieć o motywacji, jaką dają nam inni, ale było za dużo tam ludzi i wszyscy się na mnie dziwnie patrzyli, jakby mówienie do aparatu było jakieś dziwne. To, co chciałam Wam powiedzieć tam, to jest to, że od jakiegoś czasu czerpię nową energię, nową motywację właśnie od osób, które też są bardzo wkręcone w sport, w zdrowe odżywianie. Tak jak kiedyś w moim otoczeniu w ogóle nie miałam takich osób i jakoś też nie miałam potrzeby w ogóle z takimi osobami nawiązywać kontakt. Wolałam być sama, trening najbardziej lubiłam robić sama w domu, najlepiej, żeby mnie nikt nie rozpraszał, ale odkąd zaczęłam teraz wpuszczać też takie osoby, które mnie motywują, które pokazują mi inną formę treningu i na przykład ktoś ćwiczy tenis, tak jak Ada, do której idę, możemy się umówić na tenis. Zapominam o tym, że idę na trening, zapominam o tym, że zdrowo się odżywiam, bo to jest po prostu coś, co robię razem ze znajomymi i to jest super. Spotkać w swoim życiu takie osoby, które tak jak my jarają się tym, że na przykład na imprezę przygotowujemy zdrowe przekąski i to jest mega naturalne. Dzięki takim osobom naprawdę zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia jest jeszcze piękniejszy i jeszcze radośniejszy. Dobrze, lecę do Ady, już nie mogę się doczekać i pokażę Wam, jak robimy fryteczki. Jesteśmy już u Ady i zaczynamy krojenie. Przywitaj się, Ada. Właściwie tylko przy tych frytkach mamy do pokrojenia topinambur. Sosy już mamy gotowe i właśnie doszłam do wniosku, że to jest tak proste, bo nawet nie będziemy musiały myć piekarnika dzięki temu, że smażymy na tej patelni. A patelnia to jest 5 minut ją umyć. Dobra, to ruszamy z robotą. Pokaż ten topinambur. Rozgrzewa już nam się olej, a Homer zasnął, taki z niego pomocnik. Patrzcie, ile nakroiłyśmy. Teraz będziemy wrzucać. No patrz, sekunda. Już patelnię umyłam. Idziemy jeść. Już gotowe. Mamy testing. Dobra. Dobre? Ach, dobrze. To teraz ja będę próbować. Ada? Pycha. Pycha, co? No. Topinambur jest sztosem. Mogłabym codziennie takie frytki jeść. Jeszcze mamy pastę pomidorową i sojową. Możecie nam zazdrościć. Najsłodszy piesek na świecie. Tak, to jest właśnie fajne. Jesteśmy już wszyscy najedzeni. Zobaczcie na Homera, jak mu dobrze. Frytki były pyszne. I teraz leżakujemy z pieskiem, bo kontakt ze zwierzętami też jest mega motywujący. Nie, Ada? Tak. To jest Ady pies i Ada wie, że Homer ją motywuje i do spacerów. Na pewno do spacerów, no. Do wstawania wczesnego. Jak się przytulisz do takiego pieska, to... Dogoterapia. To od razu lepiej. Także żegnamy się. Właśnie idziemy na spacer, co nie? Idziemy na spacer. Dzięki za oglądanie. Pa, pa. Pa.